Odcinek powstał dzięki ZSCKR Lututu, firmie Kubota oraz firmie Polsat. Dzień dobry. Dzień dobry, moje imię Łukasz, pan Wacław. I co my tak naprawdę tutaj widzimy? Mamy ciągnik, co za ciągnik? Kubota. Tak, jest to model M7173, mhm. Czyli ciągnik o mocy 170 koni. Mhm. Największy na dzień dzisiejszy sprzedawany w Europie ciągnik marki Kubota. Mhm. Jest to seria M7 trzeciej generacji. Ciągnik wyposażony w skrzynię Power Shift, 6 biegów w 5 zakresach, plus biegi pełzające, razem 54 przełożenia do przodu, 27 do tyłu. Skrzynia oczywiście 50 km na godzinę z nadbiegiem, czyli prędkość maksymalna 50 km na godzinę uzyskiwana przy obniżonych obrotach. Aha. Silnika około 1750-1800 obrotów. I jak sobie radzi? No troszkę mamy mały pług, szczerze mówiąc, do tego sprzętu. Do tego ciągnika. A to jest ten szkolny. Tak jest, tak, bo to jest pług szkolny. Tutaj prośba była ze strony szkoły, żeby użyć ich pługu. Mhm. Normalnie pewnie pracowalibyśmy tutaj z pługiem pięciokorpusowym, rozstawionym mniej więcej na 2,25 do 2,5 metra. Przy czym tutaj jakaś specjalnie ciężka ta ziemia nie jest, więc raczej byłoby to 2,5 metra szerokości. Aha. Ale z tego, co mi się wydaje, to w tamtym roku też byliście? Albo 2 lata temu? Nie, chyba w tamtym roku. Chłopaki to z firmy było, Polsat, bardzo możliwe. To było, tak. Że już był większy, większy. To była pewnie ta ich demówka piątka, to jest model pługa Kubota RM2005V, czyli to jest pług pięciokorpusowy z możliwością hydraulicznej regulacji szerokości roboczej. Aha. Ale to już ogólnie jest inny ciągnik niż rok temu, nie? Jest to bardzo prawdopodobne, tak. W zeszłym roku prawdopodobnie była druga generacja, tutaj mamy ciągnik trzeciej generacji. Ja może wytłumaczę pokrótce, jak rozszyfrować oznaczenie. Literka M7 oznacza serię, mamy serię M4, odpowiednio do wielkości ciągników M4, M5. W przyszłym roku wchodzi seria M6 i obecna tutaj seria M7. Takie mamy oznaczenia, jeżeli chodzi o serię ciągników rolniczych w Kubocie. A co tak naprawdę wnoszą te serie? Czym się różnią poszczególne serie? Jakieś mają odnośniki? To znaczy tak, jeżeli chodzi o zmiany, które były wprowadzane, różnie to bywa. Czasami zmiana generacji jest spowodowana zmianami jakby konstrukcyjnymi, czy też wyposażenia ciągnika. I tak mieliśmy w przypadku zmiany z generacji pierwszej na drugą, gdzie został zmieniony typ skrzyni. Ponieważ w pierwszej generacji mieliśmy skrzynię z 4 biegami w 6 zakresach, czyli były 24 biegi do przodu, 24 do tyłu, bez przekładni biegów pełzających. W drugiej generacji została zmieniona skrzynia Power Shift, bo tutaj musimy sobie też powiedzieć, że w serii M7 mamy do wyboru dwie skrzynie Power Shift, czyli taką jak mamy w tym ciągniku, oraz skrzynię bezstopniową KVT. I skrzynia Power Shift została zmieniona na taki typ, jak mamy w tej chwili, czyli mamy 6 przełożeń, czyli o 2 więcej w każdym z zakresów, natomiast o 1 zakres mniej. Natomiast zmiana jeszcze polega na tym, że dzięki temu, że mamy więcej przełożeń, jest łatwiej, bo tej podstawowej skrzyni, nazwijmy to bez biegów pełzających, mamy 30 przełożeń do przodu, 15 do tyłu, mamy łatwiejszą, większą możliwość doboru. Doboru przełożenia. Co przekształca się na jakość pracy, nie? Tak, na lepsze wykorzystanie parametrów silnika i na łatwiejszy dobór przełożenia do wykonywanej pracy. Tak jest. Jeszcze co jest istotne, wszystkie przełożenia od A1 do E6 zmieniamy bez użycia sprzęgła przy pomocy joysticka widocznego tutaj na podłokietniku. Również mogą być one zmieniane w trybie automatycznym, czyli bez ingerencji operatora, tak? Czyli sam po prostu sobie sam dostosuje. Sam będzie tak, w transporcie od A1 do E6 zmieniamy bez użycia sprzęgła. W trybie polowym zamykamy się w jednym zakresie i mamy wtedy do dyspozycji 6 przełożeń w danym zakresie. Ale tutaj nie macie jeszcze takiej, bo
tego co chyba nawet raz widziałem, to mieliście taki wielki panel. Mamy wersję standard, to jest wersja, która charakteryzuje się tym, że mamy skrzynię power shift oraz mechanicznie sterowane w największym uproszczeniu, uproszczeniu jakby mówiąc. Czyli skrzynia power shift połączona z mechanicznie sterowanym układem hydraulicznym, czyli wyjścia hydrauliczne sterowane przy pomocy dźwigni. Wersja premium, taka jak mamy tutaj, ta w której siedzimy, czyli to już jest ciągnik wyposażony w terminal, gdzie mamy elektrozawory sterujące hydrauliką. Mamy w standardzie również system IsoBus, mamy menadżera uwroci, już troszkę bardziej rozbudowany pod kątem obsługi, dzięki temu, że sterujemy ciągnikiem z terminala, i wersja jest jeszcze z terminalem 12-calowym. My to w naszej nomenklaturze nazywamy premium zaawansowane. Charakteryzuje się ona tym, że 12-calowy monitor jest fabrycznie przystosowany do autostira, czyli do prowadzenia równoległego przy pomocy sygnału RTK plus GPS. I wtedy mamy elektryczny orbitrol, czyli bez żadnych dodatkowych zaworów. Podpinamy się z wtyczką z układem automatycznego prowadzenia i jest ono realizowane bezpośrednio przez orbitrol, nie przez zewnętrzne zawory. Aha. Jeżeli chodzi o wersje zaawansowane, do tej pory były to wersje, które fabrycznie były również wyposażone w przedni WOM. Wszystkie, bo to też trzeba powiedzieć, co mamy w standardowym wyposażeniu, niezależnie od tego, czy jest to wersja standard, czy premium KVT. Każdy jeden ciągnik serii M7 na dzień dzisiejszy ma przygotowanie podładowacz czołowy, czyli jest to dodatkowa rama, do której przykręcamy sobie ładowacz czołowy. Wersje premium, przygotowanie podładowacz czołowy, również posiadają w postaci tego joysticka na podłokietniku, którym sterujemy zamiennie albo dwoma sekcjami hydrauliki lub jedną, w zależności od tego, jak jest ciągnik wyposażony, bo on może mieć w wersji premium 5 lub 6 sekcji hydraulicznych. Każdy jeden jest wyposażony w przedni TUS standardowo, bo wychodzimy z założenia, że przy tym gabarycie ciągnika no nie da się wykorzystać jego możliwości bez użycia przedniego tuzu, ponieważ ciężkie maszyny zawieszone na tylnym tuzie będą wymagały dodatkowego zbalansowania. Przy czym tu należy zaznaczyć, że ten ciągnik ma sporą jak na tę moc masę własną, bo w takiej konfiguracji, jak on dzisiaj tutaj stoi, to jest około 7200 kg masy własnej bez obciążników. Więc... Ponad 7 ton, tak? Ponad 7 ton standardowa masa tego ciągnika, zatankowany do pełna jeszcze w wersji z przednim wałem, to jest około 7,5 tony. Standardowo również mamy amortyzację kabiny i tutaj w zależności od tego, czy to jest wersja optymalna, czy zaawansowana, mamy to amortyzację mechaniczną bądź też pneumatyczną. Silnik jest też od Kuboty, czy? Tak, silnik mamy. Oni sami produkują? Silnik mamy w tym ciągniku, oczywiście jak we wszystkich ciągnikach sprzedawanych w Europie, jest to silnik Kuboty. Silnik o mocy 170 koni, jak już wspomniałem, tu występują trzy warianty: 130, 150 i 170 koni. Dwa pierwsze, czyli 130 i 150, mają przy transporcie i przy pracach związanych z napędem maszyny wałkiem odbioru mocy dodatkowe do dyspozycji dodatkowe 20 koni mocy. W przypadku 170-konnego ciągnika Power Boost ma 5 koni. Aha. Wow. No to wszystko. No to zaraz będziemy się musieli przejechać, nie? No to jedziemy. Konkretnie trzeciej sekcji. W tej chwili na tej trzeciej trzecią sekcję mamy tutaj ustawioną i mamy na niej obrót pługa. Że tutaj? Tak. I tego nie trzeba samemu robić, i tutaj wystarczy. Jakbyś jeszcze raz kliknął sobie tam na ekran. Tu, w tak, tym miejscu. Tutaj, tak. W tej chwili wybrałeś opcję regulacji trzeciej sekcji hydrauliki. Czyli możesz osobno regulować przepływ na każdym z gniazd, czyli tak jak widzisz, na wysuwaniu
i na wsuwaniu siłownika. Mhm. To jest po to, że jak na przykład masz, nie wiem, przykładowo znacznik z siłownikiem dwustronnego działania. W momencie, gdy on się będzie wsuwał, zazwyczaj jest tak, że ta objętość jest dużo mniejsza, czyli mniejsza jest potrzebny wydatek, żeby tak samo szybko ten siłownik się wsuwał, niż wysuwał. I wtedy mamy możliwość regulacji tego przepływu na każdym z gniazd osobno, po to, żeby nie było szarpania. Dodatkowo poniżej masz możliwość ustawienia czasówki danej sekcji. W tym przypadku mamy ustawione 7 sekund, to się uruchamia tym przełącznikiem, czyli jednokrotne podanie sygnału, tak jak teraz mamy na przykład obrót pługa, tak? Jeżeli przytrzymasz go tam przykładowo przez sekundę, on przechodzi, jakby możesz go puścić, a on i tak przez te 7 sekund, tak jak w tej chwili jest ustalone, będzie podawał olej w tym kierunku, w którym sobie zażyczyłeś. Może też być ustawiony do 60 sekund maksymalnie lub stały wydatek. Jeżeli będziesz miał tu symbol nieskończoności, to po uruchomieniu tej sekcji możesz ją puścić, nie musisz jej blokować w pozycji stałego przepływu, tylko puszczasz ją, a ciągnik i tak będzie podawał olej na stały przepływ na daną sekcję. Mhm. Ten przełącznik powyżej z napisem Prio to jest priorytet danej sekcji. W momencie, gdy na przykład mamy przykładowo zestaw uprawowo-siewny z siewnikiem pneumatycznym, gdzie wentylator napędzany jest poprzez układ hydrauliczny, możemy sobie ustawić priorytet danej sekcji, co za tym idzie, w pierwszej kolejności olej będzie kierowany na wentylator po to, żeby utrzymać jego obroty, żeby nie było sytuacji, gdzieś tam ziarno nam się będzie zbierało, tak, żeby on cały czas chodził na swoich obrotach i dopiero pozostała część oleju z układu hydraulicznego, ponieważ tu mamy wszędzie pompę tłoczkową o zmiennym wydatku. Niewykorzystany olej na daną sekcję jest wykorzystywany do pozostałych czynności, czyli takie jak na przykład podnoszenie maszyny, czy też znaczniki. Czyli umożliwia nam korzystanie z kilku sekcji hydraulicznych jednocześnie. Mamy to. Trochę byśmy to przeprostowali, bo nam się znowu uszyli. Dwójeczka. Jakby pan mógł kierować. Dojechaliśmy i teraz co? Tylko jedynka. Będzie trzeba jedynkę. Jedynka, tak jest. Jedynka. Jedynka, pług od razu idzie w dół. Obroty wchodzą i można jechać.